Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Kolejna część poświęcona o tym, jak sobie dobierać sprzęt do naszej kochanej gitareczki. Czy to klasycznej, czy elektrycznej. Właściwie to jest jeden piernik. Tym razem skupimy się na tunerach, czyli po prostu różnego rodzaju stroikach. Czyli stroiki to mamy różnego rodzaju oczywiście bajery. Popatrzcie ze mną. Mam tutaj kilka przykładowych stroików. No i teraz na co zwrócić uwagę, jeśli sobie chcemy kupić jakiś stroik? No na pewno najlepsze jest no oczywiście kwestia ceny i to, żeby on był funkcjonalny. Co ja rozumiem pod pojęciem funkcjonalności? Tutaj chodzi o to, że na przykład mamy tutaj standardowy taki stroik. Nie ma akurat, czy to jest bateria wsadzona, ale to jest na przykład stroik, który po prostu tylko i wyłącznie stroi za pomocą klipsu. Czyli teraz już sobie robimy w ten sposób podział stroików. Jest taki podstawowy, który po prostu, tak jak ten, nakładamy go na gryf gitary i on po prostu, jak uderzamy strunę, to on wyłapuje dźwięki przez czujnik fal dźwiękowych. Dokładny opis i budowę sobie możecie gdzieś obczaić, ale chodzi o to, że po prostu przekazuje drgania, po prostu gitara mu przekazuje drgania i on pokazuje, jakie to jest dźwięki, sobie do niego stroimy. Czyli to jest po prostu wersja podstawowa i taka, no w zasadzie można powiedzieć, nie tyle najprostsza, co akurat może ciekawe rozwiązanie, bo po prostu sobie możemy zawsze mieć to przypięte na gitarze, może być włączone i sobie zawsze możemy sprawdzić, jak gitara stroi, nawet jeśli chodzi o elektryczną. Więc to jest dobre rozwiązanie. No oczywiście tutaj mam, jak sobie to przesunę, mam drugą opcję. Przykładowo, akurat tej samej firmy, jednak jest mnóstwo różnych firm, mnóstwo różnych kształtów. Jak widzicie, jeden taki, drugi taki, jeden z takiego materiału fajnego w dotyku, drugi jest taki z takiego materiału plastiku, tu jest takie coś, jakby, no nie wiem, dużo do wyboru. Czyli tutaj też jest na klipsie. No i tak, no to mamy podstawową wersję tych stroików. Druga opcja to jest coś takiego, to są stroiki, które, tak jak ten czy ten, to są stroiki, które po prostu głównie nam służą do gitary elektrycznej, czyli po prostu chodzi o to, że z gitary kablem prowadzimy sygnał najpierw do gitary i później do tego. Włączamy sobie to coś i sobie po prostu stroimy. Czyli można powiedzieć, że dźwięk idzie po prostu z gitary bezpośrednio do tego stroika, czy też do tego stroika. Tutaj na takiej samej zasadzie mamy, wpinamy sobie gitarę tutaj, input napisane i możemy stroić. Ok. Drugi, czy tam trzeci właściwie, przepraszam, trzeci sposób strojenia to jest takie coś śmiesznego do góry nogami. Na tyle śmieszne, że mogę tylko nogami trzymać. Pitch pipe. Nie mylić z beach, tylko pitch. To jest takie coś śmiesznego. To jest po prostu stroik, do którego dźwięki musimy dostrajać, trzymając to w ustach i sobie dmuchając. Czyli na przykład jakieś mamy, na przykład chcę nastroić strunę najcieńszą E. I ta gitara musi zabrzmieć, czy dźwięk najcieńszej struny ma zabrzmieć tak jak to. To dla początkujących osób może nie do końca jest takie dokładne, bo ja na przykład jak zaczynałem, to też miałem właśnie ten stroik, no bo oczywiście w sklepie mi gościu wcisnął taki stroik, no bo tam kosztował 15 zł. No i coś takiego kupiłem, tylko że z drugiej strony jak dmuchałem w tą strunę, no matko święta, bo jak to mi brzmi, to mi nie przypomina zupełnie struny i nie potrafiłem sobie nastroić, no litości. Więc to jest trzecia wersja tych stroików. Czwarta wersja to jest po prostu kamerton. To jest takie coś, że się po prostu takie widełki, nie mam akurat tego, takie widełki, w które uderza się i one nam dają dźwięk wyjściowy z tego, co się orientuje. To na przykład dźwięk A. Też jest jeszcze opcja dodatkowa, którą można wykorzystać. Są też oczywiście stroiki już bardziej rozbudowane. W tym akurat mi ciężko pokazać w tym momencie te stroiki. Ja mam na przykład taki stroik, który po prostu jest w obudowie raka, czyli po prostu to jest coś takiego, że mamy taką szafeczkę, do którego wkręcamy śrubami urządzenia.
to na pewno zobaczycie na innych filmach, które robiłem, pokazujące, jaki ja sprzęt używam. Tylko że to jest, można powiedzieć, najdroższa wersja tego. Nie ma co się nad nią akurat w tym filmie specjalnie rozgadywać. Po prostu to jest duża wersja stroika, która jest po prostu używana no, głównie na koncertach, jest po prostu duża i stosunkowo droga. Tutaj te wszystkie modele, co tutaj mam, to są od powiedzmy, nie wiem, 40 zł do 90 za ten firmy Planet Waves. Nie mówiąc o tym, że to pewnie kilkanaście złotych. Ten jakiś koło 45 czy tam 52, to ceny są różne. Akurat dlatego nigdy nie staram się nie podawać cen, ponieważ one i tak się mogą zmienić. Teraz, jak już mówiłem Wam o tych sposobach strojenia, to teraz nadszedł czas na drugą opcję strojenia w tych urządzeniach, czy w większości takich urządzeń. Jedna była, prawda, sygnał idzie, zbierany jest z gitary przez taki czujnik lub z gitary elektrycznej przez po prostu kabel. I teraz jest dodatkowa opcja, to jest strojenie po prostu na mikrofon, czyli mikrofon, jak tutaj widzicie, mic jest, mic, mic. I teraz, jeśli tutaj mamy baterię, to możecie sobie po prostu, jak ja mówię, to on wyłapuje. Wyłapuje dźwięki. O, było CIS. Czyli po prostu część takich urządzeń ma wbudowany mikrofon. Na przykład z tego, co wiem, nie wiem, czy akurat ten ma wbudowany mikrofon. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Ten chyba ma mikrofon, ma tutaj chyba dziurkę. No i ten prawdopodobnie też ma mikrofon. To warto sprawdzić. To powiedzmy jest akurat no, może o tyle dobre, że zawsze możemy mieć jeszcze do wyboru jeszcze jeden rodzaj strojenia, bo na przykład w zestawie z tym stroikiem mamy dodatkowo taki klips, który podłączamy tutaj i możemy tym szczypczykiem takim, coś takiego, można powiedzieć, bez tego, na kabelku sobie podłączyć do gitary i tak samo stroić jak takim urządzeniem, więc właściwie można powiedzieć, że to już powoli nam zaczyna przeważać nad pozostałymi urządzeniami. Też jest opcja jeszcze jedna, tego kamertonu, co Wam mówiłem. To jest właśnie o to chodzi, że po prostu ten metronom, czy ten stroik ma jeszcze wbudowane, dobra, okej, okay, ma wbudowany po prostu jeszcze taką opcję dodatkową. Czyli mamy tak, podłączamy sobie gitarę kablem bezpośrednio do tego, elektryczną gitarę, podłączamy sobie na przykład klasyczną lub elektryczną za pomocą kabla i szczyp, czegoś takiego, w sensie samego tego, jak Wam mówiłem, samych takich szczypiec i też będzie nam stroiło. Możemy grać po prostu na pustych strunach i on nam będzie wyłapywać. To byłoby trzecie, no i ten kamerton. Dodatkowa jest opcja, że możemy sobie naprawdę tworzyć jakieś własne kompozycje. Dobra, wygłupiam się, ale w każdym razie ten kamerton nam podaje po prostu każdy dźwięk, który chcemy. Ok, to już teraz rozumiecie, na czym polega wielofunkcyjność, o której tutaj mówiłem. Teraz jest jeszcze kwestia dodatkowa. Słyszeliście zapewne o urządzeniach, które się nazywają metronomami, czyli po prostu urządzeniami, które nam sobie pykają, wystukują rytm niezbędne czy bardzo przydatne, jeśli chodzi o ćwiczenia. I tutaj na przykład z tych urządzeń na przykład metronomu nie mają wszystkie z nich. Na przykład ten nie ma metronomu, czyli można powiedzieć, że on już powiedzmy troszeczkę odpada. Ten metronom ma, no nie, chyba że będziemy sobie sami dmuchać. Więc to nie za bardzo. Ten ma metronom na przykład, czyli widzicie, ten na klipsie też ma. Tu ma metronom. Ten ma metronom. Ten też ma metronom. Nawet ma tutaj taką podstawkę, że sobie można oprzeć. O, jak to bombowo nam wygląda. No i metronom. No i na przykład na przykładzie tego. Na przykładzie. Przepraszam za takie mówienie. Ups. Dobra, i teraz jak sobie dłużej przytrzymamy na przykład ten przycisk, oczywiście w zależności od firmy, producenta i tak dalej, to możemy inny przycisk nacisnąć albo w zupełnie w innym miejscu. No i po prostu... Możemy sobie zmieniać.
zmieniać tempa, wartości rytmiczne, głośność. No i na przykład taki jeszcze takie urządzenie ma jeszcze wyjście na słuchawki, czyli możemy jeszcze dodatkowo sobie słuchawki założyć na uszy do grania, więc to jest akurat według mnie jedno z najbardziej wielofunkcyjnych urządzeń. Już nawet nie chodzi koniecznie mi o tą firmę, jednak o taką wersję urządzenia, gdzie po prostu mamy naprawdę dużo rzeczy. Tutaj na przykład ta ma, też ma wyjście na słuchawki tutaj, więc właściwie jeśli miałbym wybierać, to te już zaczynają przeważać w samej opcji wybierania metronomu, tunera. Ten akurat nie ma wyjścia na słuchawki, ale ma regulowanie głośności. Więc myślę, że tutaj powoli zaczyna Wam się rozjaśnić, jak się sugerować wyborem, że dużo jest naprawdę urządzeń, które różnią się wyglądami, kształtami i ceną przede wszystkim, ale najważniejsze jest to, żeby wybrać takie urządzenie, które by miało najwięcej rzeczy w sobie załadowanych. Ten na przykład Stroix, z tego co tam się orientuję, kosztuje około chyba 50-52 zł, z tego co w tym momencie mogę Wam powiedzieć. Więc jeśli już mielibyśmy wybierać, no to tu 90 jakiejś takiej znanej firmy, niekoniecznie dużo lepszej, a tutaj 50. No oczywiście wielkość ma znaczenie, jak wszyscy wiemy. Tutaj kwestia też jest baterii. Tu na przykład jest na baterię taką płaską CR2, taką płaską w wielkości chyba 50 groszówki. Tutaj na przykład mam na dwa paluszki. Więc ja akurat jestem bardzo wielkim i wielgaśnym zwolennikiem takich baterii, szczególnie akumulatorków, które możemy sobie zawsze podładować ładowarką. Więc można powiedzieć, że zdecydowanie u mnie prym wiedzie to urządzenie lub jemu podobne urządzenia, które inni producenci robią. Oczywiście muszę wspomnieć jeszcze o takiej rzeczy, że możemy właściwie uniknąć kupowania takiego sprzętu różnego rodzaju, bo na przykład nawet znalazłem Stroix firmy Boss, który kosztuje 1000 zł i mi się wydaje, że to nie jest zupełnie dobrą opcją, chyba że ktoś po prostu naprawdę ma za dużo pieniędzy i chce sobie przeszpanić takim Stroixiem, który jest akurat podłogowym Stroixiem. Tu Wam akurat nie pokazywałem Stroixi, które są po prostu w kostce efektowej, czyli po prostu Stroix, który leży ogólnie na ziemi, możemy go włączyć przyciskiem nożnym i przez niego idzie sygnał z gitary i wyjście do wzmacniacza. Czyli po prostu taka opcja, jakby, którą możemy, zawsze możemy taki Stroix włączyć i po prostu on będzie cały czas nam pokazywał jaki mamy dźwięk podczas grania. Taki właśnie ja mam, tylko że nie podłogowy, tylko właśnie w taki wpinany do takiego, tak jakby raka, do takiej obudowy. No jednak niestety nie mam akurat, bo wszystkie sprzedałem, akurat w tym momencie nie mam, to za co Was naprawdę przepraszam, ale w innych filmach możecie obejrzeć te Stroixi, na przykład Polytune firmy TC Electronics, której na 100% robiłem, i z tego co pamiętam JT55 też firmy Yoyo, i tam jeszcze drugi jeszcze pedał taki, czy kostkę efektową, którą robiłem właśnie, który jest Stroixiem, co prawda samym Stroixiem, więc można powiedzieć no Stroix, ale już nie metronom, więc to też wypadałoby znaleźć taki, który by miał obie opcje wbudowane. Tutaj jeszcze muszę wspomnieć o jednej rzeczy, że mamy teraz dobę tych wszystkich telefonów, smartfonów, iPhone'ów i takich innych urządzeń, w których bez problemu możemy sobie ściągnąć aplikację o nazwie Metronom na nasz telefon. Cała ta zabawa z wyborem tego sprzętu wtedy nie ma sensu, bo po prostu mamy go na telefonie. Mamy Metronom w telefonie, mamy Stroix w telefonie i właściwie wszystko mamy, można powiedzieć, przy sobie. Telefon zwykle mamy i tak zawsze przy sobie, więc właściwie nie musimy już wybierać. No. Tu jest decyzja, należy do Was. Każdy lubi to, co lubi i wybierze to, co będzie chciał, więc papatki.